Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam, cześć. Niepotrzebne skreślić, a witam Witka Jurasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witek Jurasz jest byłym dyplomatą, byłym jeszcze trochę analitykiem z think tankowym i teraz dziennikarzem, świetnym dziennikarzem Onetu i autorem podcastów Raport Międzynarodowy w tymże Onecie. Zgadza się? Zgadza się i jestem dzieckiem medialnym Pawła Sito, który kiedyś polecił mnie do Polsatu, a tam... To moja była żona szukała kogoś do Polsatu i stwierdziłem, tak, że do no właśnie, Polsatu nie, nie wiedziałem, czy tak. Chcesz sobie... No więc twoja była żona... Polsat News 2, tak. Mimo, że się z tobą rozwiodła, miała do ciebie na tyle zaufania w sensie zawodowym, bo w innym chyba nie, skoro się z tobą rozwiodła, że zaufała, że ten facet, którego polecasz, nadaje się na dziennikarza. Tak, być może w jakimś złośliwym układzie ktoś by polecił na przykład, no nie, już nie będę teraz nazwiska mówił kogo, kto byłby bardzo słaby, ale tak właśnie było. I teraz tak, Witek opowiada w różnych miejscach. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie to uroczyste, ostatnie opowiedzenie tej historii, która brzmi następująco. Które brzmi następująco. Otóż udaliśmy się z Pawłem Sito na obiad. Do tajnej restauracji bałkańskiej. Tak, do tajnej restauracji bałkańskiej, która mieści się w ambasadzie Serbii w Alei Róż. Należy zadzwonić w bramie, nacisnąć ten guziczek z napisem klub. Ja nie wiem, czy w tych czasach przyznawanie się do kontaktów serbskich nie jest równoznaczne z rosyjskimi. No, ja powiem ci w ten sposób. Ja tam kiedyś byłem i było dwóch posłów z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, którzy omawiali dość... takie, powiedziałbym, sprawy, których nie powinni omawiać w żadnej obcej ambasadzie i wtedy nie wytrzymałem i wstałem od kotleta i powiedziałem im, co o nich myślę. No i dobrze, to było przed wojną. Tak, no i udaliśmy się tam i Paweł wówczas mi powiedział, że istnieją trzy formy wywiadu, to znaczy... Bo ja właśnie zaczynałem prowadzić program w Polsat News 2, który był... Bo Witek, który świetnie pisał opracowania analityczne w ośrodku... Analistycznych, ale pisałem różnych. Pisałem do Forbesa. Tak, pisał świetnie je. Kiedy ja zaproponowałem, żeby to właśnie Witek robił te wywiady w Polsat News 2 w audycji Prawy do Lewego, Lewy do Prawego, powiedział Paweł, super, tylko że ja nie jestem dziennikarzem. Od tego się zaczęło. I stąd właśnie była ta twoja moja prośba do mnie. Tak, żeby poprosiłem Paweł, żeby mi powiedział, jak to się w ogóle robi. Paweł wtedy powiedział mi tak, że istnieją trzy formy wywiadu, to znaczy jest przesłuchanie, jest wywiad i jest rozmowa. I że najlepiej jest, że w Polsce najczęściej to są przesłuchania, czasami są to wywiady, są poprawne, a rzadko są to rozmowy, czyli taka forma wywiadu, w której tak naprawdę nie mam do końca planu tej rozmowy. Ja rzeczywiście tak robię, że ja mniej więcej wiem, o czym chcę rozmawiać, ale nigdy nie mam kartki z zapisem scenariusza rozmowy. Bo jak idziemy sobie gdzieś w bok, no to... ale wiesz co, ja kiedyś takie porównanie namawiałem pewną bardzo znaną panią do tego, żeby mi udzieliła wywiadu i ona... ja zmodyfikowałem po prostu twoje tłumaczenie i ona zaczęła mnie pytać, jakie pytania zamierzam jej zadawać. Uwielbiam. A ja powiedziałem, że wie pani, no jakby nie wiem, jakie pytania zadam. Zresztą dobra rozmowa jest jak dobry seks, to znaczy nie da się przewidzieć. Które i wtedy sobie pomyślałem, że o kurczę, to może być opacznie zrozumiane, co ja proponuję. Będziemy takich trochę w tej rozmowie mieć niebezpiecznych, no przecież nie będziemy o samych mężczyznach rozmawiać, prawda? Natomiast jeszcze wracając do, żeby zakończyć zupełnie ten temat, to jeszcze młodym i innym adeptom dziennikarstwa, znaczy nie adeptom, tylko ludziom, którzy chcą uprawiać tę sztukę, powiem, że w tej pierwszej dziedzinie to nie od razu, że przesłuchanie, bo przesłuchanie brzmi tak, jakby to w ogóle Monika Olejnik, prawda? Czy ktoś taki, że od razu rozstrzygnie. Ja się absolutnie odcinam od tych strasznie antyestablishmentowych test Pawła Sito. Więc powiedział tak, przesłuchanie, łamana ankieta. I wtedy mamy już po prostu pełen zestaw form interakcji w dziennikarstwie. Przesłuchanie, łamanie ankieta, łamane, proszę potwierdzić to, co ja uważam.
łamane kości jeszcze do tego w przesłuchaniu. Okej, okay. Ja mam w pewnym sensie teraz trudną sytuację, dlatego że tak cię, wiesz, tutaj pouczyłem w tej sprawie. Ty się no, genialnym dziennikarzem stałeś w międzyczasie. Nie kadzę, tak mam na to dowody. I no, zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczynamy? Pojechali, jak to się pojechali. Lubisz język rosyjski? Lubię, bo umiem. Nie, no to jest ładny język, chociaż dla mnie odkryciem, prawdę powiedziawszy, był język białoruski, który jest jeszcze ładniejszy, jest taki bardzo delikatny. Natomiast język rosyjski, poza tą, jest kilka języków rosyjskich, tak? To znaczy jest ten język literacki, jest język rosyjski z tym taką wymową kaukaską, który jest w ogóle zupełnie inny i brzmi dość zabawnie. No i wreszcie jest ten język, w który wplatamy dużo łaciny. Jak zwane. Tak, i który mówi się zupełnie w zupełnie inny sposób. Czyli knajacki. Czyli taki knajacki. I rzecz polega na tym, że ten knajacki język rosyjski, on dzisiaj wszedł do rosyjskiej elity, do rosyjskiej polityki i jeżeli umie się tylko ten literacki, czyli ten, którego ja się uczyłem, prawda, w szkole, w liceum, na uniwersytecie, to człowiek nie zrozumie. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że jak chodzi o język, to najważniejsze jest wyczucie kontekstu. I tutaj miałem duże szczęście, bo miałem kilku szefów. To zresztą w czasie pracy w Moskwie miałem dokładnie 6 przełożonych szefów Wydziału Politycznego, łamane zastępców ambasadora, co swoją drogą jest chore, bo to też pokazuje niesamowitą rotację kadrową, wykańczanie się tam wzajemnie różnych ekip. No ale wśród tych przełożonych byli ludzie wybitni, którzy rozumieli kontekst i rozumieli takie wyrażenia, które się wrzuca do języka i dopiero wtedy się rozumie to, co jest powiedziane, bo Rosjanie nie komunikują tak jak ludzie na Zachodzie, gdzie to jest tak bardziej, bardziej jasne. No, Rosja jest jednak cały czas krajem, gdzie między wierszami trzeba czytać. Ale w innym momencie pisałeś, mówiłeś, że właśnie w Rosji, że czasami jest tak, że właśnie do końca mówią. Tak. Także rozbiera, nie, że już nic nie da się więcej w tej sprawie powiedzieć. Tak, dlatego, że, ale to jest na pewnym poziomie może nie zażyłości, ale w każdym razie znajomości. Aha, tak? No tak, prywatnie to mówiłeś. Jeżeli się ich pozna, to oni rzeczywiście przechodzą na taki ten bardzo brutalny język. Na język brutalnej rzeczywistości. Tak, natomiast, ale nawet wtedy, no, wydaje mi się, że przewagą naszą, nas Polaków nad dyplomatami na przykład zachodnioeuropejskimi było to, że my jednak znaliśmy rosyjski, rozmawialiśmy z Rosjanami po rosyjsku. Inna sprawa, że niewiele z tego wynikało, żeśmy z nimi rozmawiali, bo później w Warszawie tak czy tak tego, co myśmy tam w ambasadzie tworzyli, to nie za bardzo ktokolwiek czytał. I to jest ta różnica, że może i nasi koledzy z innych państw zachodnich, nie znając rosyjskiego, mniej rozumieli, tylko że pracowali w dobrze zorganizowanej, naoliwionej strukturze, co w efekcie powodowało, że jak już napisali tu swoją szyfrówkę, to ktoś ją przeczytał, a myśmy mogli pisać najmądrzejsze rzeczy. Nie wiem, czy takie pisałem, nie mnie oceniać. Na pewno moi koledzy pisali mądre rzeczy, tylko mam wrażenie, że nikt tego w Warszawie nie przeczytał albo nie zrozumiał. W jakimś filmie wojennym, może były takie kiedyś coś takie jak filmy wojenne, Uwielbiam, do dzisiaj uwielbiam. Jeden z aktorów powiedział, który grał jakiegoś przyłożonego wojskowego, powiedział właśnie do kaprali, powiedział, kak dzieci, włodka i dziewki. No i dla mnie to zdanie po prostu było tak śmieszne i tak dwuznaczne, jako młodego człowieka, który pierwszy raz się śmiał z jakichś właśnie takich rosyjskich tekstów. Ale czytając twoje teksty, słuchając twoich podcastów, co i raz poznaję, a zwłaszcza w rozmowach na przykład z innymi, to szczególnie wtedy masz, lecisz, tak się wyrażę, jak masz rozmowę z innymi specjalistami od Rosji, takimi jak pani Krystyna Kurczap-Redlich. A propos, wysłałeś jej książkę, bo pisała, że... Oczywiście, że Krystyna Kurczap-Redlich jest autorką... Oczywiście, że odpowiedź na pytanie, czy wysłałem książkę. Pani Krystyna Kurczap-Redlich jest w mojej opinii autorką
przepraszam, to źle po polsku było. Jest autorką, w mojej opinii, najlepszej biografii Władimira Putina, dlatego że... W ogóle. Dlatego, tak. Że ona się nie skupiła w swojej książce na opisywaniu jego kariery, że tutaj zajął takie stanowisko, inne stanowisko. To są te takie formalne biografie, które prawda, często się u nas tworzy, tylko ona poszła w ten taki nurt biografii psychologizujących. A wydaje mi się, że żeby w ogóle zrozumieć ludzi, to przede wszystkim trzeba ich poznać, a nie poznać ich formalną ścieżkę kariery. I dlatego ja jestem wielkim fanem biografii Putina, autorstwa Krystyny Kurucza-Bredlik. Zresztą, prawdę powiedziawszy, ja się troszeczkę wzorowałem w tej swojej książce W demonach Rosji, na jej książce i na książce Barbary Włodarczyk. To znaczy mi chodziło o to, żeby nie napisać 15 książki o układzie sił na Kremlu, tak? Już pomijając to, że nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce jest w stanie opisać dzisiaj ten układ sił. No wydaje mi się, że na Zachodzie mogą wiedzieć ciut więcej, przynajmniej w niektórych państwach, bo jeżeli mają wgląd w przepływy no tak. finansowe pomiędzy różnymi frakcjami na Kremlu, to w tym momencie z tego można wyciągnąć bardzo określone wnioski. My nie mamy tego wglądu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, przypomnijmy sobie na początku, po 24 lutego, jak gigantyczna liczba wiadomości z Rosji była w rękach wywiadu amerykańskiego, ale to gigantyczne po prostu. Oczywiście, no to jest zupełnie bez precedensu. Bez precedensu jest po pierwsze, to znaczy może bardziej bez precedensu nie jest to, ile oni wiedzieli, bo nie wiemy, ile wiedzieli w innych tego rodzaju sytuacjach, ale bez precedensu niewątpliwie jest to, jak wiele ujawnili. Tak jak mówiłem, bardzo mi się podobają twoje rozmowy na przykład z panią Krystyną Kurczę-Reblich albo na przykład z gazety Dziennika Prawnej. Z Dziennika Gazety Prawnej z Zbyszkiem Parafianowiczem albo Michałem Potockim. Michałem Potockim. Dlatego, że wy, którzy znacie doskonale tę Rosję, czy Białoruś, czy po części Ukrainę, de facto język rosyjski, który od góry do dołu drabiny społecznej natkany jest właśnie, jak się mówi wulgarnym po rosyjsku? Matom, czyli przekleństwami. No, to jest oficjalne słowo, czy to jest właśnie... Mat to jest określenie po prostu wszystkich przekleństw. Czyli dla wszystkich sfer będzie tak to samo słowo, matom, tak? No to powiem ci w ten sposób. No, kiedyś Zbyszka Parafianowicza i Michała Potockiego, jeszcze jak pracowałem w Polsacie, zaprosiłem do programu i poprosiłem ich, żeby mówiąc o sytuacji, to wtedy były czasy rządów Poroszenki, o układzie sił w Kijowie, no, używali tego języka polityki, którego tam się wówczas używało. No i koledzy w reżyserce nie nadążali z wypikiwaniem, bo koledzy rzeczywiście weszli w ten język. Jest jeszcze jeden człowiek, ale tu nazwiska nie wymienię, z którym się bardzo dobrze kiedyś rozmawiało o polityce wschodniej i w ogóle o Rosji, ale on przyszedł z rana, ale na ciężkim kacu. O, to bardzo dobre warunki, żeby... I był tak, że tak powiem, miał taki flow wschodni, powiem. No, bo ten wschód jest, że to jest fascynujące swoją drogą, bo on jest z jednej strony super na serio, a z drugiej strony jest super nie na serio. To wszystko jest takie, wiesz, to wszystko jest takie umowne, takie byle jakie, takie dziadowskie. W związku z tym skacowany gość jest idealny do rozmowy. Dlatego, że on po prostu był na tyle... chwilami mu się język plątał, mówił trochę o te rzeczy i dlatego był w stanie uchwycić istotę rzeczy, bo istotę rzeczy na wschodzie nie jesteś w stanie uchwycić taką zachodnią logiką. To na koniec tej części rozmowy z Witkiem Juraszem, który jest autorem świetnej książki pod tytułem Demony Rosji. Będę jeszcze o tej książce mówił w następnych. Mam pytanie do ciebie, no, kilka takich ulubionych bon motów, fraz z ruskiego języka, ale w tej wersji dla niecenzurowej. Znaczy nie chodzi tu o finezję w tych przekleństwach, przy wykorzystaniu przekleństw. To jest trudny sposób zadania pytania, bo gdyby się kojarzyło z czymś, to byłoby łatwiej, wiem. Tak, no, znaczy chcesz, żebym klął, tak, po rosyjsku. Klinij waś, oszczędź... Ty sztosti to, a chujela?
Chujęła, tak? Chujeł. Tak. No, więc krótko, co wyście si to tutaj zwariowali? Zwariowali, że się zwariowali. No, tak. Mówi, to przecież ja nie mogę tak, ja jestem dziennikarzem poważnego. Dobrze, jak się mówi, dobrze, a jak dwóch na przykład gości z średniej pozycji społecznej patrzy na jakiegoś takiego, co się, wiesz, wywyższa, to co oni powiedzą? No, powiedzą gawniuk. powiedzą... no mogą powiedzieć, ojej, no dobrze, tu stawiamy kropkę, nie namawiaj mnie, daj spokój, ja nie mogę. Okej. Okay. Ja muszę, wiesz, no. Ja rozumiem, ty prowadzisz poważne podcasty w Onecie. No ja prowadzę poważne podcasty w Onecie, ale no, wiesz, jeżeli chcesz komuś powiedzieć... Rosyjski mat ma jedną cechę. Po pierwsze jest piętrowy, tak? To znaczy możesz, każde słowo możesz do niego dodać taką ilość przedrostków, że ono będzie miało bardzo wiele różnych znaczeń. Więc jeżeli... Podkurwić, nadkurwić, wykurwić, skurwić, tak? Dokładnie. W związku z tym, no jeżeli chcesz na przykład powiedzieć, ej ty człowieku, czemu ty tak źle zaparkowałeś swój samochód, piękne. Bądź tak miły stąd odjechać, to możesz powiedzieć, ej ty chuj, nachuj ty swoju chujniu, chujowo prichuju, wychujwaj ty nachuj. I no tymi prawdziwymi słowami, tą lekcją lingwistyczną języka rosyjskiego kończymy pierwszą część, a następną zaczniemy od pytania, po ile są, ile kosztuje pójście z prostytutką w Moskwie? Witold Jurasz, część 2, można powiedzieć.
powiedzieć. Witku, zaczęliśmy program od naszych rozmów o dziennikarstwie, a zakończyliśmy znacznie atrakcyjniej o lekcją języka. Lekcja języka, tak. Zapowiedziałem już pierwszy temat, temat prostytucji w Rosji. Czy, powiedz mi, zacznijmy od tego, czy w ogóle w Związku Radzieckim, chyba nie było, oni tam nie mieli onanizmu, z tego co pamiętam, nie mieli homoseksualizmu, z tego co ankiety, i rozumiem, że prostytucji też nie mieli. A to zależy, o jakim czasie mówisz, dlatego że Związek Sowiecki, ale ten czasów leninowskich lat 20., po tym kiedy już wymordowali wszystkich ówczesnych przeciwników, to był też kraj rewolucji seksualnej, nieprawdopodobnej wprost rozwiązłości życia w jakichś takich komunach seksualnych, można by powiedzieć. Oczywiście, mogło się spodobać niektórym. Tak, no potem się oczywiście to zmieniło i nastąpiła taka pruderia komunistyczno-socjalistyczna. Zresztą u nas w gruncie rzeczy potem za nami było podobnie. Jak chodzi o prostytucję, to powiedziałbym tak, no najwięcej to jest prostytucji intelektualnej, ale to akurat łączy niestety, w mojej opinii, Rosję z Polską. Moralnej też. Moralnej i ostatnio oglądałem wywiad z takim rosyjskim oligarchą, który mieszka w Londynie, musiał uciekać, który opowiadał, że zawsze myślał, że on jako biznesmen to jest żądny pieniędzy, ale tak jak artyści i intelektualiści się prostytuują, to on w życiu nie myślał, że aż tak można. Dobrze, bardzo fajne zejście na tematy zupełnie inne niż zaproponowane przeze mnie meritum. Okej, to bardzo ciekawe. Wróćmy jednak do sprzedaży ciała. Czy w Związku Radzieckim już po Leninie w latach, nie wiem, 60., 70. była czy kwitła prostytucja? Oczywiście, że była. Zresztą jest taki nawet film Interdziewoćka, czyli dziewoćka, która jest dla inturystów, tak? Były, no wiesz, no, to wszędzie na świecie było, tylko miało różne wymiary. Ja ostatnio wziąłem swoje dzieci tutaj w Warszawie do hotelu Victoria i pokazywałem im, że tutaj kiedyś była restauracja u Boryny, a tutaj kiedyś był klub Czarny Kot i taki starszy pan, jeszcze widać, pamiętający te czasy, mówi, i tu były dziewczynki. Dziewczynki super słowem, tak. Nawet taka piosenka była pod Boryną, się jedzą jak anioł dzieweczki, ale nie o Polsce mowa, tylko o Rosji. Oczywiście zadając pytanie, a idiotycznie, że nie skojarzyłem, przecież były, bo były agentkami obok etażnych bab. Tak? Tak, swoją drogą opowiadał mi kiedyś emerytowany już wówczas ambasador Rosji, że mieli dla VIP-ów taki nawet katalog i oferowali, ale to już oczywiście nie do szantażu, bo do szantażu to było tam dla takich jakichś mniej ważnych, a dla takich, prawda, już najważniejszych, no to wiadomo, że tutaj się nie szantażujemy, tu raczej robimy sobie nawzajem przysługi, no i pokazali, to był gość z jednego z arabskich krajów, katalog takich najbardziej ekskluzywnych córek Koryntu, a on powiedział, no dobrze, to tą poproszę, przesunął kilka i tą, i znowu przesunął i tą, i jeszcze tą. No i okazało się, że on mówi po kolei, mówi nie, naraz. I on powiedział, że to było jego najtrudniejsze zadanie dyplomatyczne, bo musiał je namówić do tego, żeby one naraz, że tak powiem, a nie pojedynczo. I on powiedział, że na to one się z KGB nie umawiały. A, czyli to dawne lata, tak? To jeszcze dawne lata, tak. Potem się zmieniło. Że to był ten. Ale ty mnie oczywiście pytasz o historię, którą pisałem w książce, o historię polskich posłów. Tak jest, jak najbardziej. No, to cóż mogę powiedzieć, była to druga wizyta moja w takim przybytku. Pierwsza była w zabawnych w ogóle okolicznościach. Ale zaraz, poczekaj, żeby słuchacze źle nie zrozumieli. Ty nie byłeś polskim posłem, tylko ty pracowałeś w ambasadzie polskiej w Rosji. Tak. Już opowiadam po kolei. Ja byłem młodym dyplomatą, no i kiedyś była taka historia, że przyjechało sobie dwóch posłów na Sejm, no i postanowili pójść w tango. No i poszli do takiego lokalu
tylko że nie wiedzieli, że tego rodzaju przyjemności w Moskwie są tak jakby ciut droższe niż w Polsce. No tak, ale też mają pensję większą niż średnią, pensję penselską pomyśleli, nie? No akurat posłowie w Polsce to wiesz, to zawsze wcale wiele nie zarabiali. Jedną z przyczyn dziadostwa polskiej demokracji jest to, że nie, to jest tania demokracja. Ale to dygresja. No w każdym razie trzeba było ich wykupić, bo zadzwonili stamtąd, że dwóch waszych deputatów tutaj utknęło. Pamiętam, że mój szef kiwał z głową, jak można być tak przepotwornie głupim, żeby akurat w Moskwie, czyli w kraju, w którym no, można by się spodziewać, że służby na ciebie polują. Zresztą wiesz co, jak ja potem trafiłem na Białoruś, to kiedyś powiedziałem mojej żonie, mówię, słuchaj, to jest najlepszy kraj dla wierności małżeńskiej. Dlatego, że gdybym ja cię tutaj puszczał kantem, to już pomijając to, że to byłoby nieładnie w stosunku do żony, to też musiałbym być skończonym idiotą, bo oni by mnie próbowali na to zawerbować później. No dobrze, ale czekaj, trochę będę ich bronił. No, prezydent Trump, zanim nie był prezydentem, tylko był bardzo znanym i bogatym biznesmenem, korzystał sobie z prostytutek w Rosji i jakoś nic z tego nie zostało. O, wiesz, no nie, mamy, no nie mamy oczywiście tak naprawdę dowodów, zresztą wiesz, z tymi materiały, z tym tak zwanym kompromatem, to zawsze jest tak, że on działa do pewnego poziomu, tak? A od pewnego poziomu, jeżeli go użyjesz, to tak naprawdę od razu, no wyobraźmy sobie, że Rosjanie odpalają coś takiego na Trumpa, no i wszyscy mówią, nie no, przecież to jest fałszywka, to jest jasne, tak. To jest atak na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to raduje go w tym momencie. Dlatego, że zostaje już uznany jako prawda, ale jako fałszywka i on już nie ma tego... Tak, i w związku z tym jakby, wiesz, to jest... Tak, dokładnie. No, z tym, że zacząłem od tego, że to była moja druga wizyta w tego rodzaju przybytku w życiu, więc muszę wyjaśnić, żeby nie było. Pierwsza była również wizytą natury politycznej. Otóż jako młody chłopak, student, byłem asystentem poselskim. No i kiedyś do Polski przyjeżdżała delegacja parlamentarna z jednego z zaprzyjaźnionych z Polską krajów. Ja kompletnie nie pamiętam jakiego. Ty również nie pamiętasz nazwiska tych dwóch dyplomatów. Nie, no w ogóle nie pamiętam. Człowiek banku duże kłopoty z pamięcią. Tak, nie pamiętam również nazwy partii politycznej, z której byli. No w każdym razie to były jeszcze czasy, mówię o tej historii, kiedy to byłem asystentem poselskim, to były jeszcze czasy faksów. No i poprosili faksem o zorganizowanie im programu kulturalnego na wieczór. No więc ja zaplanowałem wyjście do Filharmonii. I pamiętam, że ten plan zaniosłem do akceptacji ówczesnemu premierowi, który spojrzał się na mnie i powiedział, co pan, panie Witku, zgłupiał? Pan nie zrozumiał, o co oni prosili? Ja mówię, no jak to? Mówi, to pan mówi, z chłopakami z Boru pojedzie. Okazało się, że chłopaki z Boru miały taki obstawiony lokal, który był oczywiście sprawdzany na okoliczność ewentualnych kamer. Jak rozumiem, chłopaki z Boru montowały nasze kamery polskie, a nie jakiegoś tam Dagangusa. No i z tą delegacją parlamentarną udałem się do tego lokalu. Panowie byli w średnia wieku, bo ja tak mniej więcej 65 lat, poszli na pierwszą turę, potem zeszli, parę drinków i druga tura. I jak dziś pamiętam, jedna z tych pań, które nie była zajęta, mówi, no może ty miałbyś, bo to ja mówię, no nie wiem, no ja mam dziewczynę. Ona mówi, no tak, ale tak jakoś nudno. No to naprawdę Bożenka pomogła ci w wielu rzeczach, sprawach w życiu, powiedział. I w Warszawie, i w Białorusi, tak, i w Moskwie. Tak, więc to były takie, tak dwa razy życie zawodowe zaprowadziło mnie do tego rodzaju przybytków. No, można powiedzieć, że Witold Jurecz to jest jeden człowiek, który chodzi do burdeli w celach politycznych. Wiesz, ja byłem urzędnikiem państwowym, więc w pewnym sensie ja pracowałem w burdelu, w związku z powyższym jakby niewielka różnica. Ale nie mówiłeś burdel tatą, bo nie, tak nie można powiedzieć, bo wtedy byłoby, że zacny profesor Stanisław Meller, który był, Stefan Meller oczywiście, który był ambasadorem Polski za twojego czasów, tak? On miał być szefem bardaku. No ja powiem tak, ja się z ambasadorem Mellerem, mówiąc potocznie, zazębiłem na bardzo krótko, bo kiedy przyjechałem, to wkrótce później on został ministrem spraw zagranicznych. Mogę tylko z szacunkiem mówić o ambasadorze Mellerze. Natomiast no niestety, jakbym miał już mówić o tym, co było dalej już po nim i w ogóle generalnie o naszej dyplomacji, no to niestety nie mam wiele dobrego do powiedzenia. A ja mam taką jedną prośbę, ponieważ tu wszystko tak, nie chcesz wychodzić w szczegóły, żadnego tutaj cynku widzowie nasi słuchacze nie będą mieli z tego programu takiego, że o, coś zdradziłeś, ale taką jedną rzecz
małą i nikomu nie przeszkadzającą. Czyli kto był tym premierem, który kumał, o co chodzi, to możesz powiedzieć. Premierem, który. No, który powiedział ci, co to jest program kulturalny. Wiesz co, no. Mimo wszystko. No, to był Józef Oleksy. Aha, to był Józef Oleksy. No tak, no tak. To był znał życie. No wiesz, po seminarium to. No to po seminarium, to wiadomo, że znał. Dobrze. Mam do ciebie takie pytanie dotyczące wojny, bo żeby nie było, że cały czas dowcipkujemy, a no, za wschodnią granicą jednak sytuacja nie wygląda dobrze. Mianowicie, jak to jest, że, albo inaczej, cieszyłeś się z historią trafienia w okręt Moskwa i w bazę lotnictwa na Krymie? No oczywiście, że tak. No to każdy z nas się cieszy, prawda? Ja ci powiem coś gorszego. I kiedy ta wojna się zaczęła, ja napisałem, że cieszę się widząc każde zdjęcie z zabitymi rosyjskimi żołnierzami. Mam taką bardzo dobrą koleżankę, która się na mnie bardzo oburzyła. Ja nie jestem oburzony, ani nawet zdziwiony tym, że ona się na mnie oburzyła, bo dzisiaj ona może tego tak by nie ujęła, ale w gruncie rzeczy doszła do tego samego punktu. Różnica między nami była taka, że ja po prostu nie miałem żadnych złudzeń. Wojna polega na tym, że dobrze, żeby żołnierze przeciwnika, wroga, ginęli. No niestety, o to chodzi w wojnie. Tak, zaraz wrócę do tego pierwszego tematu, ale tutaj muszę uzupełnić to w związku z tym. Jest plan, by 100 tysięcy żołnierzy Koreańskiej Republiki Północno-Demokratycznej w Donbasie i w tych okolicach byli tak. Gdyby ginęli ci ludzie dla Rosji walczący, to chyba byś się wtedy nie cieszył, którzy wiadomo jak są trzymani i że nie są miłośnikami Kima. Wiesz co, znaczy w sensie czysto ludzkim to jest mi żal również tych Rosjan, którzy giną, bo ja zdaję sobie sprawę, że oni mają matkę, ojca, żonę, dzieci. Wiesz, to nie jest tak, że ja jestem jakoś bez serca. No, tylko problem polega na tym, że matkę, ojca, siostrę, brata, jej żonę i dziecko mieli również żołnierze Wehrmachtu w czasie wojny, a nawet SS-mani. No i co w związku z tym? No nic. No po prostu taka jest brutalna rzeczywistość. Ja tym się różnię od nie wszystkich, ale bardzo wielu dziennikarzy i analityków, którzy zajmują się polityką zagraniczną w Polsce, że ja politykę zagraniczną opisuję w sposób brutalny, ale to nie znaczy, wiesz, bo w Polsce jest pewien problem. To znaczy, jeżeli na przykład dzisiaj napiszesz, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie nie jest wysokie, to znaczy, że ona nie przegra, ale ona też nie odbije tych terytoriów, które zostały zajęte i pewnie zostanie zawarty jakiś zgniły kompromis, no to natychmiast na ciebie najeżdżają, że o tak, to jest zaprzanie, złobuz. No tak jak miał twój kolega z redakcji. No ale ja ile razy ja to miałem, tak? No tylko problem polega na tym, że wyobraźmy sobie, że jestem chirurgiem, otwieram pacjenta i patrzę, o, nowotwór. No i co? Jak mówię o nowotwór, to oznacza, że ja właśnie powiedziałem, jak ja lubię nowotwory, raczki, la 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 la. No nie. Konstatuję po prostu pewien fakt, tak? I konstatacja faktu, ona nie ma żadnego wydźwięku, tak? Ja później mogę powiedzieć i w związku z tym bo ja ten konstatuję po to, żeby następnie stwierdzić, no dobrze, czy to jest w naszym interesie? Co mamy zrobić, żeby ten zgniły kompromis był możliwie najmniej zgniły albo najbardziej po naszemu zgniły, czyli żeby on był taki, żeby nam Polsce się opłacało, tak? Ale ja nie zaczynam od, jakby w momencie konstatacji, w momencie oceny rzeczywistości, tak? Ja muszę na zimno ją oceniać i to jest podstawowy problem polskiej analityki i polskiego w ogóle myślenia o polityce zagranicznej, że my tego nie potrafimy robić. Witold Jurasz jest naszym gościem, a pytanie, które miałem zadać tak spektakularne, rozpocznie trójeczkę.
w trzecim wejściu audycji Sito Podcastem, studio podcastowe, promująca audycja książkę Demony Rosji, którą bardzo warto przeczytać. Ja teraz powiem, dlaczego warto tę książkę przeczytać. Dlatego, że jeśli ktoś myśli, że tu będzie o jakiś, znając Witka jako analityka politycznego, międzynarodowego i znając jako poważnego dziennikarza, że tu będzie o po prostu czas wojny polsko-rosyjskiej, w czasie, książka wychodzi w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, właściwie ja nie lubię tak mówić, w czasie najazdu, barbarzyńskiego najazdu Rosji na Ukrainę, to w związku z tym będą jakieś z tym związane historie, jakieś właśnie analizy, jakieś podejście bardzo poważne. Na książkę, czy mogę powiedzieć, że książka jest niepoważna do końca? Znaczy... Do końca. Ja bym powiedział, że ona jest lekką książką o ciężkim temacie. Jest rzeczywiście lekką książką, która pokazuje, no powiedziałbym, rzeczy, których naprawdę możemy nie zrozumieć w życiu przeciętnych Rosjan, przeciętnych na takiej czy innej, prawda, jak mówię, tej drabinie społecznej, szczeblu drabiny społecznej, że, i że czasami właśnie to przekleństwo, czy czasami jakieś cechy dziwne wprowadzają, otwierają oczy, otwierają okna. I do tego wrócę, bo rzeczywiście jest kilka tematów, które fajnie jeszcze jako promocję pociągnąć. A na razie chciałem wrócić do pytania, którego nie zadałem w części drugiej. Mianowicie... Wszyscy cieszyliśmy się z porażki zarówno okrętu Moskwa, jak i porażki Rosjan na Krymie, kiedy to strzeliły. Coś się wydarzyło, przepraszam bardzo, coś się wydarzyło w bazie lotniczej. Ja teraz mam do ciebie takie pytanie. Jak to jest, że tak spektakularne rzeczy się dzieją i nie ma w ogóle winnych? Ani nie mówią o tym Ukraińcy, że to zrobili oni, ani, co dużo bardziej dla mnie dziwne, nie dudni propaganda rosyjska, nikt nie chce rozstrzeliwać za jednego Niemca 10 Polaków, nie ma w ogóle żadnego, w ogóle nie ma podejrzeń, że to się mogło wydarzyć z winy ukraińskiej, tylko znów nieszczęsny, palący, nie wiem czy ten sam, czy nie inny, wojskowy, nie zgasił peta tam, gdzie trzeba i tak samo jak wybuchła Moskwa, tak samo wybuchł Krym, można powiedzieć. Czy możesz mi wytłumaczyć, o co w tym rosyjskim podejściu chodzi? No to może tylko jedna uwaga. My tak lubimy myśleć o tym incydencie z krążownikiem Moskwa, tudzież o zaatakowaniu rosyjskiej bazy lotniczej na Krymie, jako o sukcesach Ukrainy, zapominając, że największym sukcesem Ukrainy było to, że wyparli Rosjan spod Kijowa i zadali im przepotężne straty. To tak naprawdę to był największy sukces. Powiedzmy tak, póki tak, będziemy inne... A to są sukcesy bardziej, powiedzmy, Moskwa była w jakiś tam sposób spektakularna, ale to jest jakby, to jest bardziej PR-owy element niż to jakby, to co pod Kijowem się stało, to jest najważniejsze. Natomiast no dlaczego Ukraińcy się do tego nie chcą tak wprost przyznać? Tak? Że to zrobili. To znaczy do Moskwy się przyznali oczywiście, natomiast do... bo widzisz, bo to jest taki bardzo delikatny, jest takie dobre wyrażenie po angielsku, balancing act, tak? Czyli innymi słowy, z jednej strony dać Rosjanom w zęby, a z drugiej strony... nie dać im pretekstu do tego, żeby... Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, bo zaraz ktoś powie, ale przecież już napadli. Żeby napadli jeszcze bardziej, tak? Żeby doszło do jakiejś eskalacji z ich strony. Jawnego odwetu, bo skoro ci się przyznali. Dokładnie. I to jest ten element, który mam wrażenie, że na przykład w Polsce bardzo często nam umyka. Pamiętasz ten moment, kiedy prezydent Macron powiedział, że trzeba Putinowi dać wyjść z twarzą z tego konfliktu i wszyscy w Polsce się na niego oburzyli. No dobrze, to dokonajmy rozbioru logicznego, bo to jest odpowiedź na twoje pytanie, tak? Dlaczego do pewnych rzeczy się nie przyznaje, mimo że wiemy, że to oni. Przecież on nie powiedział, dajmy mu wyjść z twarzą, bo nie jest fajny, tylko on powiedział, dajmy mu wyjść z twarzą, bo inaczej on nie zakończy tej wojny.
George Kennan, twórca sowietologii amerykańskiej, autor takiego zupełnie legendarnego, tak zwanego długiego szyfrogramu, którym on opisywał sowiecki system władzy, on napisał, że Sowieci cofają się, jeżeli napotykają na siłę, jeżeli napotykają na opór, pod jednym wszakże warunkiem, if an prestige engaging showdown is avoided. Czyli jeżeli udaje się uniknąć pojedynku, który uderzałby w prestiż, może nie najlepsze tłumaczenie, ale oddające sens tego. I wydaje mi się, że to rozumie Zachód, to rozumieją również Ukraińcy, więc robią to, co robią, a równocześnie nie wydają oświadczeń, które, do których przecież mieliby ochotę w gruncie rzeczy. Oni sobie kpią, prawda, oni tam mówią, że tak lepiej jak, nie palić. Tak, że lepiej nie palić w bazach lotniczych, bo łatwo zaprószyć ogień. I wszyscy wiemy, o co chodzi, ale nikt nie powiedział, tak? Natomiast no, z punktu widzenia reżimu, no to oczywiście oni się nie mogą przyznać, tak? Bo to jest fundamentalna różnica między każdym reżimem autorytarnym i tym demokratycznym. Państwo demokratyczne, władza pochodząca z wyborów, ma, prawdę powiedziawszy, prestiż i to, czy szanujemy tą władzę głęboko w nosie, widzą nasi rządzący. Raz na 4 lata dostają mandat, a co sobie o nich sądzimy, to już jakby ma trzeciorzędne znaczenie. Aż tak bardzo bym tej skrajnej różnicy między naszą obecną władzą a rosyjską jednak nie robił, to tak moje zdanie. No tak, ale chodzi mi o to, że mało się przejmują tym, co, na co Rosjanie tak zwracają uwagę, a Rosjanie zwracają uwagę na to, bo wiesz, jedyna legitymizacja władzy autorytarnej, w tym wypadku władzy Putina, wynika z jej majestatu. Nie wiem, ale w związku z tym, jeżeli... żeby ten, bo to bardzo ciekawy wątek, ale żeby on był czytelny, nie chciałbym z naszego, wiesz, bardaków to mieszać, tylko porównajmy na przykład z władzą we Francji, nie? Rosję z Francją, to, i to wtedy bym... Okej, no generalnie chodzi o to, że w państwie demokratycznym legitymizacja władzy bierze się z wyborów. W państwie autorytarnym legitymizacja władzy jest pochodną majestatu. Majestat kończy się wtedy, kiedy władza jest ośmieszona. W związku z tym, i tutaj i tu jest ten moment, kiedy my mówimy, aha, no to fajnie, to trzeba ośmieszyć Putina, bo wtedy on, no właśnie, co? Zakończy wojnę? Spali się ze wstydu? Spali się ze wstydu, a na Zachodzie dochodzą do wniosku przeciwnego, bo takie zresztą jest doświadczenie. Nie, my dlatego nie chcemy uderzać w jego prestiż, my dlatego nie chcemy uderzać w jego majestat, dlatego że on, żeby skończyć tą wojnę, musi pokazać własnemu narodowi... Dać mu pretekst. Dać mu też, pokazać mu, że wojnę to owszem skończyliśmy, nic nie osiągnęliśmy... Nie, on tego nie powie, w domyśle. Ludzie będą wiedzieć, ale równocześnie on się pokaże jako ten mużyk, jako ten, prawda, wielki twardziel, tak? Bo jeżeli on tego nie będzie mógł pokazać, to będzie musiał kontynuować wojnę. I ciśnienie też takie będzie... Tak, dlatego że on się staje zakładnikiem własnego, wiesz, własnego, to znaczy wytwarza tą boskość jakby, tak? Boskość władzy i w którymś momencie nie może ustąpić z powodu systemu, który sam stworzył, tak? Ja go nie usprawiedliwiam, tak? Ja tylko usiłuję zrozumieć to, co wydaje... Znaczy inaczej. Jeżeli my... Bo jeżeli Niemcy o tym mówią i Francuzi, no to dobrze, to jeszcze możemy im podejrzewać, że oni są, mają skłonności takie, wiesz, putinofilskie. No, tak, no, ale to samo mówią przecież Amerykanie i Brytyjczycy. Tak? Pytanie, czy to mówią Ukraińcy, to jest dla mnie ciekawe, wiesz, tak naprawdę. No wiesz, gdyby nie, może nie mówią, bo też jest inna sytuacja wewnętrzna, ale faktem jest, że mogliby się pochwalić, to my żeśmy rakietę wysłali i uderzyliśmy w to lotnisko, bo to wygląda najprawdopodobniej była to rakieta, a nie siły specjalne, no bo gdyby to były siły specjalne, to byśmy już coś wiedzieli, jakieś obławie na Ukraińców. Nie, prawda? No to piękne, chyba, nie wiem, czy to nie twoje, z twojej rozmowy z Jarosławem Wolskim, już nie pamiętam, ale właśnie wyobrażenie sobie, jak miałoby wyglądać, że
oni tam się, jak działa, a tak, on mówi, że jak działa Navarone wiesz, XXI wieku, ale no mówię, tak, ty z nim rozmawiałeś o tym, czy nie? Nie. Tak. Tak. To jest też pytanie, okej, ale jak miałoby wyglądać po prostu zejście z tego w momencie, kiedy jest poszukiwanie ich, tak? No, no bo jeszcze dostać się incognito, okej, nie? Ale zdaje się coś takiego i szukają jakichś ludzi obcych, no to chyba już trudniejsze. No, wiesz, za łapówy to szczerze powiedziawszy, wiesz, pamiętajmy, że nie takie rzeczy w Rosji za łapówki, że tak powiem. No właśnie, no właśnie. To pytanie, czy wojny nie dużo szybciej się nie wygra, jeśli właśnie przemyśli się, gdzie można dać łapówkę, pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli właśnie takie spektakularne cele, gdzie Putin nigdy nie powie, że to jest Ukraina, no to trzeba szukać takich celi, po prostu maksymalnie dużo zniszczyć po prostu. Czy nie? No wydaje mi się, że obecnie wojna przeszła w taką fazę typowej wojny materiałowej, wojny na wyniszczenie. I też to powiedzmy uczciwie, bo są takie głosy w Polsce, że Zachód to albo już zdradził, albo za moment zdradził Ukrainę, to są brednie. Ktoś, kto takie rzeczy mówi, po prostu opowiada głupoty i w istocie podrzuca rosyjską narrację. Ukraina dawno by tą wojnę przegrała, przepraszam, gdyby nie wsparcie Zachodu. Dawno by się skończyła amunicja, pod Kijowem nie byłoby takiego nasycenia środkami przeciwpancernymi. No wreszcie te wszystkie celne uderzenia są możliwe tylko dzięki zwiadowi satelitarnemu amerykańskiemu. Mówiąc krótko, wojna toczona jest między Rosją a Ukrainą, ale w istocie jest swego rodzaju proxy war, wojną zastępczą Zachodu z Rosją. My w istocie pośrednio uczestniczymy w tej wojnie. Ja mam teraz takie trudne pytanie, mianowicie dotyczy ono mojego odbioru wojny. Może już nie teraz, ale kilka miesięcy temu, ale jednak kilka miesięcy po starcie. Mianowicie czytam w wiadomościach, że siły wojskowe w ogóle cały czas posuwają się naprzód, że w Rosji jakiś sprzęt zdezelowany, że naprawdę wojskowo to wszystko idzie w porządku, a jednocześnie widzę niszczenie miast, takich jak Mariupol, niszczenie, palenie, barbaria jakaś, palenie kolektorów, palenie, niszczenie po prostu tego, co może pomóc przetrwać po prostu temu czy innemu zasiedlającemu dany kraj, bo również Rosji, gdyby oni tam mieli zostać, prawda? I ja, wiedząc o tym, że wojna to jest wojsko i że nie jest źle, mnie ta wiedza o tym tchórzowskim po prostu odejściu od walki z żołnierzami, a walkę z cywilami, z budynkami, z jakimiś nośnikami miejscami, które tworzą energię, po prostu mi mówią zaraz, czyli jednak Ukraina przegrywa, no bo spójrzmy, jakie są straty. Nie, Ukraina nie przegrywa. Natomiast... Ale pytanie, czy wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. No, wydaje mi się, że wiem. No, Ukraina nie przegrywa, natomiast oczywiście Ukraina wyjdzie strasznie poraniona z tej wojny i dlatego też to jest duże pytanie i to jest też ta na przykład różnica, która coś, co różni mnie z bardzo wieloma w Polsce. Otóż ja na przykład uważam, że lepszy, szybszy koniec tej wojny i Ukraina, która jest w jakimś tam stopniu zniszczona, niż wojna trwająca na przykład 3 lata, ale w wyniku której Ukraina jest rzeczywiście krajem w znacznym stopniu zniszczonym, ze zniszczoną infrastrukturą. Tak. Bo jakby to też w tym bilansie, który pozwoli na końcu ocenić, kto wygrał, kto przegrał, no to trzeba brać to pod uwagę. Mam wrażenie, że ci, którzy mówią żadnego kompromisu z Rosją, w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Natomiast co do tego, że Rosjanie stosują takie metody i że to są metody barbarzyńskie, no to co, no to akurat nie powinno dziwić. No zawsze tacy byli, tak samo prowadzili wojnę w Czeczenii, tak samo prowadzili wojnę w Gruzji. W porównaniu z Iwanem Groźnym to są po prostu soft. No tak, ale no powiedzmy w ten sposób. Czasy się zmieniają, a oni zawsze są bardziej barbarzyńscy niż inni, bo Amerykanie też święci nie są, ale jednak zanim ostrzeliwują, to sprawdzają, żeby nie było tych ofiar cywilnych, prawda? Witold Jurasz, część 4. Zapraszamy.
it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Czwarta część spotkania z Witoldem Juraszem, Onet.pl i książka Demony Rosji. Witku, nie tylko Rosja była twoim wschodnim wspomnieniem, również kierowałeś placówką, tak powiedzmy dokładnie, na Białorusi. Dlaczego kierowałeś, a nie byłeś ambasadorem? Chociaż byłeś wiceambasadorem, czyli można było mówić do ciebie ambasadorze. Tak, no ja pojechałem, no nie, ja pojechałem na stanowisko zastępcy ambasadora szefa Wydziału Politycznego, ale 3 tygodnie po przyjeździe na Białoruś miała miejsce katastrofa smoleńska. Ówczesny wiceminister Andrzej Kremer zginął w tej katastrofie i mój ambasador został delegowany, został wiceministrem, a ja w związku z tym zostałem pełniącym obowiązki szefa placówki, czyli chargé d'affaires. Więc nie byłem ambasadorem, chociaż różnica nie jest jakby wielka, ale w sensie prestiżowym. Na pewno nie dodajesz sobie tego nieprawdziwie. Nie, wiesz co, bo to nie ma sensu. Ludzie sobie dorabiają życiorysy, jakieś tam, wiesz, wymyślają, co to nie byli. Kreatywne CV. Tak, kreatywne CV, które się zmienia w zależności od tego, prawda, kto rządzi, a z wiekiem w ogóle robi się już, prawda. No więc nie, więc to... Natomiast no, Białoruś to był taki czas, że mam z jednej strony sentyment do tego czasu, bo moje dzieci były małe, były w takim najfajniejszym wieku, prawda? Chociaż mało z nimi spędzałem czasu, bo cały czas w robocie siedziałem i zresztą, jeżeli słucha nas ktoś, kto robi karierę, to bym powiedział w ten sposób, że z dziećmi można nadgonić. Nie, właśnie co innego chciałem powiedzieć, sorry. Nie da się nadgonić, to znaczy tych wszystkich momentów, kiedy nie byłem na placu zabaw z moimi dziećmi, bo pracowałem dla Polski, a to tak czy tak wszystko szlak trafił, to po prostu już nie pójdę z nimi na ten placyk zabaw, tak? Wydaje mi się, że mam dobre relacje z moimi dziećmi, ale tak mnie czasem smutek ogarnia. Szczególnie, że wydawało mi się, że robię to dla czegoś ważnego, a potem się kapnąłem, że mało kogo to obchodzi. Niestety nie pociągnę tego wątku. Tak, ale wiesz co, ale rzeczą, która jest dla mnie takim najbardziej, znaczy Białoruś mnie najbardziej obdarła ze złudzeń, ale niestety nie co do wschodu, bo tutaj już wiedziałem, co to jest, ale chodzi o nas. To znaczy, bo ja zakończyłem karierę dyplomatyczną nie dlatego, że chciałem ją zakończyć, tylko dlatego, że mnie wyrzucono. I to powiedzmy, że za ministra bardzo demokratycznego. No, za Radosława Sikorskiego, chociaż to nie bezpośrednio on, ale za jego zgodą. Ja po prostu, wiesz co, szukałem naiwnie w polskiej służbie dyplomatycznej nie pieniędzy, bo wiadomo, że jak idziesz na... Jak jesteś urzędnikiem państwowym, to przecież nie dla pieniędzy. Chociaż, by the way, ja jako szef placówki zarabiałem więcej niż prezydent RP. Co jest paranoją. No ale to dygresja. Ale szukałem takiego poczucia misji, wiesz, takiego, że jesteśmy razem, tak, że tu na zewnątrz są ci, prawda, nie nasi, a wewnątrz placówki są nasi. Pamiętam, jak rozpisałem kiedyś szyfrogram, bo decydowałem, kto czyta w ambasadzie szyfrogramy. Rozpisałem na tasze obrony i szyfrant mi mówi, ale oni nie są od nas. A ja mu powiedziałem, nie, jak najbardziej są od nas. To znaczy ci za płotem są nie od nas, a ci po tej stronie płotu to są od nas, bo to jesteśmy my. I wiesz, że to byłem cholernie naiwne podejście. To znaczy ja dzisiaj wiem, że byłem głupi. I to jest coś, czego... wiesz, pal licho, że byłem potem bez pracy, że potem jakichś pieniędzy mi w życiu brakowało. To wiesz, wszystko minęło, to pieniądze się zarobiło. Na powierzchni się utrzymałem również dzięki tobie, za co dziękuję i wszystkim tym, którzy mi rękę podali, kiedy było ciężko, a było ciężko. Więc ja nie mam jakby o to pretensji, natomiast o to, że nie znalazłem w służbie państwu nawet cienia poczucia, że my jesteśmy razem, kurczę, dla Polski.
takiego czegoś, nie wiem, jakiegoś takiego braterstwa. Nie powiedziałeś o filmach wojennych w pierwszej części, tak? Ja dlatego lubiłem filmy wojenne, bo tam zawsze było tak, że owszem, tam się nie lubią w tym okopach i tak dalej, ale potem, prawda, Niemcy naparzają i ci Amerykanie, okazuje się, że ten gość, który tam jest w okopie kawałek dalej, co prawda jest niefajny, ale pomaga ci, wyciąga cię z pola. Rozumiesz, o co chodzi, rozumiem, tak? Rozumiem doskonale, bo sobie przypominam też, że gdzieś tak po twoim powrocie, już tak 7 lat temu, 6, spotykaliśmy się rozmawiać, co można by zrobić, że ten idealizm jeszcze ci został wtedy, wiesz, że co można zrobić. A ja już nie wierzę, a wiesz co, ja już nie wierzę, że to się zmieni. To znaczy, to jest taka. Kiedyś moja mama, przekupując archiwum po tacie, znalazła notatkę, którą mój ojciec napisał w 1967. Także wybitny, znaczy inaczej, wybitny dyplomata. No, także, nie będę także. Ojej, no właśnie. No każdy dzień, notatka jest z 1967 roku, napisana dla ministra Adama Rapackiego. I ona w tej notatce jest napisane, co należy zrobić, żeby doprowadzić do sanacji ministerstwa. Tak, takiego, 67 rok, no to tak, zrobili, posłuchali. Tak, no i teraz najlepsze jest to, że tam jest 48 punktów i z tych 48 punktów jakieś 35 jest do dzisiaj aktualnych. I ja jak to przeczytałem, to było ze 3-4 lata temu, to sobie pomyślałem tak, zaraz, moment. To jeżeli ja czytam dokument, który ma ponad 50 lat i on jest w większości aktualny, a ja wówczas mam lat 44, czyli do emerytury mam mniej więcej połowę tego czasu, który minął od chwili napisania tej notatki, to znaczy, że za mojego życia zawodowego to ministerstwo i ta administracja państwowa nie będzie zachodnia. Taka, która działa, w której to ma być mądre, w której po prostu, wiesz, bo wiesz, no zobacz, no to jest tak, jak my nagrywamy ten ja podcast. Przepraszam, tak? Do autora nagrywania podcastów prośba o niestukanie w stół. Sorry, przepraszam bardzo. Przepraszam, ale... stół, przepraszam, stół. Że nie tak, przepraszam, stół, nie będę stukał, bo to daje ten, ale zobacz. I my dwaj sobie tutaj, prawda, rozmawiamy. Ale tu są jeszcze dwaj koledzy, których nie widać, tak? Dzięki którym to w ogóle zostanie nagrane, udźwiękowione i to później pójdzie do netu, tak? A wiesz, co by było, gdybyśmy byli w urzędzie państwowym? Bo gdybyśmy ich nie zauważali, bo my jesteśmy ważni. Tak, a ich my jesteśmy ważni. Zgoda, a ich byłoby 10. Tak, i to w większości byliby nasi kolesie, tak, w związku oczywiście. Z tym może nie, żeby się w ogóle nie nagrało. Nasi, w stosunku do tego, co mówił ten szyfron. Tak, no więc oni byliby, wiesz, i to nie miałoby znaczenia, czy oni to potrafią robić, czy tego nie potrafią robić, czy ten dźwięk będzie dobry, czy on będzie całkowicie do bani, ale równocześnie my bylibyśmy, wiesz, kochany, to my bylibyśmy tacy ważni. Znaczy, ja powiem tak. Ja tego po prostu nie mogę, wiesz, ja tego nie mogę znieść. Mnie do dzisiaj telepie, jak ja o tym myślę. W Radomiu, w mieście rządzonym przez PO, gdzie notabene odbyło się w tym roku jakiś duży konwent, chyba największy konwent ich w ostatnich latach, całe PO po prostu to, jakby to powiedzieć, mam znajomego, który jest piosenkarzem i który jest gejem. I uwaga, nie PiS. PiS zachował się dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. PO, urzędnicy, urzędniczki w różnych instytucjach, takich jak więzienie, takich jak dom pomocy społecznej, czy jakieś tam dla pomocy dla dzieci, gdzie on pracował i tak dalej, wykazali się maksymalną homofobią, jak tylko można sobie wyobrazić. Platforma Obywatelska. Więc to, a propos tego, co mówisz, bo ktoś powie, co ty mi raz wygaduje, jak to że się nie zmieni? Przecież przyjdą nasi i będzie inaczej, będzie już stary demokratycznie. Będzie inaczej głupio. Będzie inaczej głupio, tak? Zresztą, ładnie brzmi, głupio inaczej. No ale przecież cała polska polityka nie polega, zresztą wiesz co, tutaj, w tym sensie polska polityka jest podobna do tej nowej zimnej wojny, tak? Zimna wojna to było starcie dwóch silnych bloków. Dzisiaj mamy starcie na to, kto będzie mniej słaby. Na szczęście my jesteśmy mniej słabi niż Rosja, bo po prostu no, tam się kradnie już tak bardzo, że jakby jest ten. Natomiast jak spojrzysz na polską politykę, to jest starcie tych na to, kto będzie mniej głupi. Więc nie kto mądrzejszy, tylko kto mniej głupi, tak? No i jest jak jest. No. Pod tym względem jednak został już wynik, jest jasny. Zawsze mogą zapukać od dołu, no zapewniam się. Dobrze. Słuchaj, jak myślisz na dnie, to że jesteśmy na dnie, to... Więc wracając do razem do ciebie, a nie do wielkiej polityki i do twojego życiorysu, to te kraje nie były jedynymi krajami, w których długo żyłeś poza Polską.
Nie, no ja tak rzeczywiście się złożyło, że dzieciństwo spędziłem poza Polską w większości, to znaczy byłem 5 lat z rodzicami w Nigerii. Tu zresztą mogę anegdotę powiedzieć, otóż zostałem wysłany przez rodziców do brytyjskiej protestanckiej szkoły i mój ojciec dostał OPR, tak zwany z Warszawy, dlaczego nie wysłał mnie do szkoły przy ambasadzie ZSRR. Tylko do prywatnej brytyjskiej protestanckiej szkoły. No i ojciec odpisał na to jednym z najkrótszych szyfrogramów w historii MSZ-u o treści: wysłałem syna do szkoły protestanckiej, gdyż szkoła przy ambasadzie ZSRR według słów ambasadora, i tutaj nazwisko tego sowieckiego ambasadora, którego nie pamiętam, jest, i tutaj się otwierał cudzysłów, chujewaja. No i ten... A jednak to jest to leitmotiv, powracająca melodyjka tych czterech spotkań. No, tak, no więc i w ten oto sposób, i zresztą tutaj dodajmy, że w ogóle nic na początku nie mówiłem po angielsku, tak? No i było przedstawienie szkolne i w tym przedstawieniu to były jasełka, ale jedyne niemówione role, w których nic nie trzeba było powiedzieć, a ja nie znam jeszcze angielskiego, to był albo baranek, albo Jezus. I wszystkie dzieci chciały być barankami. Ja też chciałem, ale nie miałem poprosić o bycie barankiem. W związku z tym w pierwszych jasełkach w protestanckiej szkole syn ambasadora PRL grał rolę Jezusa. Bo ja jedynie wchodziłem... O Jezu. Straszne, prawda? Więc ja jestem resortowe dziecko, tak. No a później byłem z rodzicami w Iraku, gdzie chodziłem już do polskiej szkoły, bo była polska szkoła, zresztą bardzo oryginalna, bo pamiętam, że w 8 klasie podstawówki było nas 5 w klasie, więc to były tak naprawdę jak indywidualne korepetycje. No a później to, no jeszcze do tego trzeba by tam doliczyć takie jakieś krótkie pobyty, ale które się złożyły w rok w Szwajcarii. Więc był taki czas, kiedy na działce z moim dziadkiem, który był powstańcem warszawskim, dziadek powiedział, że mam, ja miałem tam, nie wiem, 7 latek czy 6, i powiedział, że mam zrywać tylko czerwone truskawki, a ja spytałem, only red ones? Bo mój angielski był wówczas podobno lepszy niż polski. No więc tak, rzeczywiście jakoś tak... To oczywiście oznacza, że wiesz, dla prawactwa to ja jestem, wiesz, resortowe dziecko. Wiesz co, tutaj była ostatnia Beata Harasimowicz, która matka chrzestna polskich kabaretów i sprawy z neonówką. I powiedziała, tak rozmawialiśmy, że ona powiedziała, że jest w Polsce taka tendencja, że skrajnie prawica, to było Aleksandrze Jakubowskiej, która będąc dziennikarką komunistycznego dziennika telewizyjnego, wylądowała w sieci braci kremlowskich, tak się mówi o braciach Karnowskich. I ona powiedziała tak, że w Polsce jest taka właśnie tendencja, że niektórzy z tych skrajnych stron... Płynnie przechodzą. Ale tak, omijając centrum. Ja mówię tak, że obwodnice, wiesz, biorą obwodnice, po prostu omijając centrum. No, wiesz, to tutaj już może pomijmy nazwisko, ale pamiętam, że uprzedzałeś mnie przed jednym ze swoich kolegów, mówiąc o nim, że jest czerwonym pająkiem, obecnie jest zajadłym pisowcem. A w czasach PRL-u pisywał, czy prowadził rubrykę w komunistycznej gazecie. Tak, no i teraz bardzo często mi coś tam dogryzę jakimiś takimi tekstami, takimi bardzo prawilnymi. No cóż, ale jest taka rosyjska piosenka, a mnie wsio równo, a mnie chyba to jest skiwaczka. Ja powiem tak, no trzeba, w Polsce jedyną opcją, żeby się nie sprostytuować, że nawiążę do wątku poprzedniej rozmowy, jest mieć tego rodzaju ludzi w głębokim poważaniu. Problem polega na tym, że to manie w głębokim poważaniu, manie w cudzysłowie, jest trochę trudne, jak się nie ma zaplecza finansowego. Ale da się. Kończymy już ostatnie sekundy, ale jeszcze chciałem tylko spytać się, poza zaśpiewaniem innej piosenki z tego filmu, ja i graju na garmoszkie, zażalienia, dinerdzenia, to tylko raz godu. Dobrze, ale to już wykonałem, natomiast pytanie moje jest takie, czy przyjdzie ci na myśl jakaś bardzo krótkie porównanie z pobytu w Nigerii albo w Iraku, nie z Polską, tylko właśnie ze Wschodem, właśnie z Rosją. Zupełnie inne kultury, ale coś właśnie takiego, czego my nie możemy nie rozumieć, a na obrzeżach się rozumie. No ja bym powiedział w ten sposób, to może krótką historię powiem. Otóż kiedyś mój ojciec, rozmawiając z Saddamem Husseinem,
Saddam go spytał, czy wolałby tata być współpracownikiem Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina. No i ojciec powiedział, że jest diabelski wybór, ale jeśli już to... Kto takie pytanie zadał? Saddam Hussein, mojemu ojcu. I mój ojciec powiedział, że jeśli już taki wybór, no to chyba Hitlera, bo większa szansa, żeby przeżyć. A na to Saddam mu odpowiedział, no to w takim razie jednak Stalin lepiej zarządzał ludźmi. Mocne. Dziękuję ci bardzo. To był Witold Jurasz. Bardzo dziękuję. W audycji Sito, czy też podcaście Sito Podcastem. Polecamy podcasty Witka w Onecie i polecamy książkę Demony Rosji. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.
make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? To fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?